Istnienie Izraela jest zagrożone niemal od początku powstania tego państwa. Dotąd, mimo licznych konfliktów, dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, Żydzi zwycięsko wychodzili z opresji. Dziś sytuacja jest bardziej złożona. Społeczeństwa zachodnie nie patrzą już bezkrytycznie na Izrael. Narasta niechęć spowodowana prowadzeniem wobec Arabów polityki niemal apartheidu, niszczenia ich domów, zabierania ziemi pod żydowskie osadnictwo. Dodatkowo rośnie radykalizm we wszystkich państwach arabskich. Niespełna 9-milionowy Izrael otacza ponad 100 milionów wrogich sąsiadów. Za 10 lat nie będzie Izraela. Ta teoria funkcjonuje tak naprawdę już od wielu lat. Funkcjonuje w kręgach analityków, ekspertów, ale także polityków. Jednym z pierwszych, który przedstawił tę teorię, był Henry Kissinger, sekretarz stanu w czasach prezydenta Nixona i Forda, który w 2012 roku stwierdził, że za 10 lat nie będzie Izraela. Krótko mówiąc, wygląda na to, że w 2022 roku państwo Izrael przestanie istnieć. Realne zagrożenie spowodowało, że zaczęto szukać nowej ziemi obiecanej. Znaleziono na Ukrainie. Tu, na terenach opisywanych przez Sienkiewicza jako dzikie pola, istniało przed ponad 1000 lat państwo Chazarów. Jedyne państwo, gdzie oficjalną religią był judaizm rabinacki. Do chazarskiego kaganatu ściągali Żydzi z całego średniowiecznego świata, aż do X wieku, kiedy państwo upadło. I właśnie na tę ziemię chcą przesiedlić Żydów pomysłodawcy projektu Niebiańska Jerozolima. Dziś to obwody dniepropietrowski, zaporowski, chersoński, nikołajewski i odeski. Niemal 1/4 część Ukrainy. Nowe państwo żydowskie będzie leżało niespełna 600 km od polskich granic. Projekt Niebiańska Jerozolima firmuje dość zagadkowa postać ukraińskiej polityki, Harry Berkut, do niedawna po prostu Igor Berkut, czyli po ukraińsku Jastrząb, a wcześniej Igor Gekko, były sowiecki żołnierz, dowódca zwiadu w Afganistanie, po tajemniczym stypendium w Stanach Zjednoczonych współwłaściciel kazachskiego banku, który sprzedał Rosjanom, założyciel mało znaczącej partii Wielka Ukraina, właściciel paszportów ukraińskiego, izraelskiego, kazachskiego i najprawdopodobniej rosyjskiego. Kromie administratywnej roboty, kromie podgotowki finansowania, ideologicznej roboty, samo ważne i samo interesne, co ja считаю, произошло w январе этого 2017 года, когда первый пароход с переселенцами из Хайфы приплыл в Одессу, и первые 183 еврейских переселенца приехали на Украину, чтобы строить здесь новый Иерусалим. Niestety nie wiadomo, gdzie dziś są. Kontakt z nimi jest niemożliwy. Mimo tego, że ujawniono szczegóły projektu, to jego realizację skrywa tajemnica. Tak samo tajemniczą liczą najważniejsi przedstawiciele diaspory żydowskiej na Ukrainie, a nawet rządy Ukrainy i Izraela. Wiemy, że władze izraelskie zawarły tajne porozumienie z władzami w Kijowie. Klauzulą taką najbardziej tajną jest tej umowy, tego porozumienia. Dotyczy ona właśnie tego osadnictwa Żydów na Ukrainie. Twórcy projektu przewidują ściągnięcie na tereny niebiańskiej Jerozolimy co najmniej 6 milionów Żydów z Izraela i 12 milionów z Rosji, USA i Unii Europejskiej. O finanse się nie martwią. Każdy z imigrantów ma przywieźć swój majątek. To ma być wymarzona ziemia obiecana. Nastąpi to время, когда однажды w одно утро один шафар затрубит в Днепропетровске, а другой шафар затрубит в Одессе. И тогда в это мгновение, когда эти два трубных звука сольются в один, можно будет сказать, что небесный Иерусалим пришел на свою землю. Zgodnie z założeniami projektu stanie się to już za 4 lata, w 2022 roku.